Witajcie, Maszki, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na DLC Arms Against Germany jako Norwegia. W sumie ostatni odcinek dosyć długo trwał, dlatego że nie zauważyłem, że już tak długo nagrywam go. No ale w sumie i tak w ogóle długo już siedzę, więc zobaczmy, co tutaj będzie. Ogólnie już skończyłem, że tak powiem, masową produkcję czołgów, więc chwała mi za to. A po drugie, no, jest taki problem, że ja w ogóle nie mam paliwa. Teraz się zorientowałem i zacząłem nieco handlować tutaj paliwem i próbuję sobie osiągnąć taką możliwość, żeby wiecie, jak najmniej fabryk wykorzystać i mieć ciągle na plusie. I tutaj patrzę, czy coś jeszcze musimy porobić. Nie, dobra, w takim razie zróbmy ostatnie rzeczy już takie dodatkowe do naszego oczywistego oczywistej armii. Powoli też chyba mi się wydaje, że już powoli będziemy mogli zbudować sobie nasz najlepszy czołg, dlatego że że tak powiem, wydaje mi się, że już działo mamy, które jest nam potrzebne do tego czołgu, bo jak sami widzicie, nie możemy, dlatego że musimy mieć uzbrojenie główne. To jest to uzbrojenie główne, tak, to. I żeby to zdobyć, musimy mieć odpowiednią armatę, którą właśnie próbuję wybadać. Tutaj próbuję wybadać armatę na czas. A w międzyczasie oczywiście się inne rzeczy robiło. Rosja wreszcie sobie poradziła. Myślę, że już możemy wysłać nasze czołgi na przykład pod Kijów. I po prostu mieć to z głowy. Oczywiście trochę to zajmie nam, ale powinniśmy sobie poradzić. To, co jeszcze sobie robię, na przykład z czołgami od czasu do czasu, to tam coś im dodaję, ale tak naprawdę musimy jeszcze wybadać dużo rzeczy, więc myślę, że te badania spełnią sobie na od tych, bo naprawdę nam są potrzebni, a tych to jest gospodarka, ale tych to sobie jeszcze logistykę zrobię. Więc już tutaj powoli się nam wszystko pięknie rozkłada. I powinniśmy sobie poradzić. Tutaj oczywiście, jak sami widzicie, dużo jest wojsk przeciwnika, ale wydaje mi się, że nasze dywizje powinny sobie poradzić z nimi. Wydaje mi się, że Węgrzy teraz dostali nieco tego... O, ładnie wyglądają nawet. Którzy to są... O, czołgi. O, to są dobrze. To by się przydało, bo dzięki temu trochę uda nam się zwiększyć. Tak sobie weźmy i nasze czołgi już są na miejscu. Więc wysyłamy je. I po prostu zaczynamy mord. W skrócie. Okej, tutaj coś się nam ulepszyło. Przeciwlotnicza i... To wszystko? No w ogóle przeciwpancerne? Nie. Wow. Mieliśmy przeciwpancernej. Ciekawe. I tak, no i powoli się tutaj wszystko będziemy rozbudowywać. Tutaj na szczęście armia wroga nie jest zbyt potężna, więc możemy dosłownie ich tutaj przejeżdżać, no w skrócie. I moim celem jest po prostu tutaj przejechanie przez to. Tylko widzę, że tutaj jednak tak łatwo nie idą, bo nie mamy i zaopatrzenia. Okej, zgodzimy się. Ciekawe, że nasze czołgi nie są aż takie dobre, jak mi się wydawało. Myślę, że są jednak dobre, tylko że tych dywizji naprawdę jest dużo. No, w obronie to są dobre.
Tutaj już widzimy, że się nieco jest jednak rozłam. Ale i tak nadal jest tutaj dużo rzeczy do zrobienia. Okej, tutaj mamy obligacje wojenne. One chyba wzrastają ich ceny, coś mi się tak wydaje. Okej. Okay. Mi się nie opłaca trzymać tych czołgów, bo dosłownie nie mam zaopatrzenia do nich. Okej. Okay. Patrzę, ile tych czołgów jest, ale dosłownie tutaj jakoś nie widzę, żeby mi się poprawiało to. Organizacja też nie jest jakoś, że tak powiem, znakomita. To już jest przez to, że żremy dużo, czy... Jak wyglądają ich dywizje? No, wyglądają dosyć strasznie. Wydaje mi się, że jeszcze musimy sobie trochę porobić. Nie wiem, co to pokazywało nam. Ale tutaj możemy sobie zmienić o na to. I artyleria. Już sobie poróbmy ostatnie. I produkowanie. Czołg zaawansowany. Już jest. Nice. Kosztuje 49? Wow. Naprawdę drogi, nie powiem. Dobra, tutaj sobie zróbmy w takim razie to. Nasze czołgi aż takie złe nie są, tylko że jak sami widzicie, trochę żrą. No i tutaj widzę, że nawet sobie radzą. No, przeciwko chyba Rumunom to jest najprościej, bo ich dywizje są bardzo proste do pokonania. Ale, a, myślałem, że ich tutaj odetniemy, ale widzę, że już walka o Kijów się zaczyna. Okej. Lepsze karabiny, jak zwykle. No naprawdę tutaj dużo produkujemy. Okej, widzimy, że zaatakowaliśmy Iran. Ciekawe. Możemy dołączyć do tej wojny. I nie powiem, bardzo dużo tutaj jest. Teraz zmienię sobie na trójkę, dlatego że słownie dzięki temu nie będę musiał ciągle zatrzymywać. No niech tutaj organizację trochę nam zleci i co? No i bardzo chętnie bym sobie stworzył oprócz tego jeszcze ten. Mamy uzbrojenie głównego, nie wiem. Które uzbrojenie główne jest, odpowiada za to. Ale później zobaczymy. To, co bym chciał jeszcze zrobić przed tym, jak sobie lepsze czołgi zrobię, to kompanię techniczną na pewno. Jak to wygląda, to... O, masz, strójka jest zbyt wolna. I widzę, że jednak sobie Niemcy jednak radzą trochę. Ale tutaj ogólnie wszyscy sobie radzą. Widzę, że Rzym też jest przez Sowietów kupowany. Sobie tutaj zróbmy o tak. Teraz przyspieszmy. Prawda, aż tak źle jest?
No właśnie, czasem się zastanawiam, no, że tak naprawdę jest źle. To nie jest aż tak źle, tak powiem. A Iran dołączył do Niemczech. Ciekawe. I naprawdę, no moja organizacja zlatuje szybko, nawet nie wiem, co się dzieje dokładnie. Widzę, że Fiji dołączyło. Widzę, że przegrywamy znowu, ale tak powiem, z czasem oni będą mieli więcej wrogów niż przyjaciół, więc aż tak źle nie jest dla mnie. Nie wiem, co się na świecie dzieje dużego i po prostu grę mi trochę ścina. Okej. Badania, nowy agent. Wysyłam go do Polski. I tutaj próbujemy coś popchnąć. No naprawdę, teraz ścina strasznie. Tutaj mamy mak coś. A, możemy. To jakiś szyfr możemy rozwiązać, więc zróbmy ten. Gdzie są nasze czołgi? Prawda, to jest zastanawiające, jak to jest możliwe, że moje czołgi nie potrafią tego popchnąć. Bo wiecie, bo to jest takie, mam czołgi, nawet bardzo dobre, a tutaj normalne mogą tutaj, dosłownie normalne dywizje piechoty mogą mnie przede mną się obronić. Teraz próbujemy się przedostać przez rzekę. Okej, ładnie idzie. No i nie poszło. Czasami tak bywa. Okej, okay, jak tutaj wygląda? Lepsza artyleria, okej. Czy coś tutaj ciekawego jest? No niby to. Ale aż tak bardzo nie jest ciekawe. Okej, okay, zbyt bardzo się skupiam, przez co w ciszy wsiedzę. No już możemy to zrobić. I to kosztuje 20. Dobra, zacznijcie tutaj produkcję haubic, bo to co ja potrzebuję to jest właśnie artyleria. Jest odpowiedź na moje wszystkie pytania. Artyleria. Kurde, 25 kosztów. Ja, to tylko chwila jest w sumie, więc... A teraz pytanie jest, ile tego produkujemy. Dosyć dużo. Dlatego tak dużo dałem, żeby zaczęli produkować. Ale tutaj widzę, że już się nam kolej robi.
O nie, usunęli Benita. Znaczy nie dziwię, jeżeli kurde część kraju jest poza kontrolą. Czyli ten region? Wow. Naprawdę moje dywizje mają słabą organizację. Okej. Okay. I... Dobra, udało nam się tutaj bronić. Powiem, sporo jest. Uj, trochę się zmieniło od czasu, kiedy my tutaj byliśmy. I jest pytanie, czy coś się zmienia? Nie, nadal. Dosłownie pchnął. Co nasze czołgi nie mają? Czego kurde oni posiadają w tych dywizjach? Patrzmy sobie. Dosłownie nic nie posiadają więcej. Naprawdę, to jest denerwujące, kiedy patrzysz. Twoje dywizje są podobne, są nawet lepsze, ale takie. Nie, twoje dywizje pancerne są chujowe, no. Nie cierpię tego. Wojnę domową jednak mnie mają. Wow. Wiecie co? Nie wkurza ten front. Spróbuję gdzieś indziej. Czy da się popłynąć do was? Chyba się nie da. One po prostu zbyt dużo żrą, nie powiem. Nie, z połowy tych czołgów pod Stalingrad wezmę. Że jeszcze dwie dywizje. Mam ich dużo, ale... What? Łamasz się los. Wyjście zostało przejęte i Francja zatopiła swoją flotę. Okej, okay, co to jest? O, czołgi są. To właśnie to, co w sumie chcę. Okej, okay, pomimo agenta. Więc musimy zrobić operację. No właśnie, nie mam już fabryk do produkcji tego. Jak to będzie wyglądało? Co moje dywizje mają? Dlaczego moje dywizje mają 23 organizacji? Od kiedy dywizje pancerne mają tyle organizacji? Moje zorganizowanie minus 8. Organizowanie plus 2. Organizowanie minus. Ej, dosłownie to jest chyba główny powód. A jakbym sobie zamienił to 30. Dosłownie organizacje mi zżerają, ale... A jak mam sobie zwiększyć? Co ma tak dużo organizacji, że mógłbym sobie to pozmieniać? Organizacja... Nic nie zmienia. Te dywizje mają... Patrzę, co te dywizje mają. Dwa... Moja to ma 4. Mają 76. 63. Jak? Skąd te... Dlaczego te dywizje mają tak mało organizacji? Co się stało? Co trzeba mieć, żeby mieć taką dużą organizację? To wszystko zmniejsza. To zmniejsza.
Piechota zmotoryzowana dosłownie zwiększa. I dosłownie, moje te dywizje nie mają szans, dlatego że... że nie ma piechoty, która tutaj bym mógł z nią wykorzystać. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. W kraju, jako że i tak nie ma już od dawna tego, zostaje tyle dywizji, ile może być. To najwyżej zginiemy, ale powiem szczerze, raczej nie. I tych wysyłam, bo dosłownie... Nie wiem, jak to się dzieje, że teraz ta organizacja, że oni mają organizację na tak wysokim poziomie, a my w ogóle nie mamy. Ja nie, ja naprawdę nie wiem, co się stało z tą grą. Czy to jest jakiś rodzaj balansu, który powoduje, że nie można mieć miliardu czołgów, które w sumie aż tak łatwo nie jest wyprodukować. Tak, te dywizje mamy 40. Dodajemy, no to jest kompletnie, zwiększamy sobie. Artyleria zmniejsza nam, ale co to oznacza? Bo dosłownie nie wiem. Okej, zmieniono, bo nie mamy fabryk? Nie wiem, większość fabryk odeszła. Tutaj gdzieś nam podchodziły. No, ale na razie sobie radzimy. To co naprawdę chcę, to poczekać na tę dywizję i zobaczyć, czy nam się uda, bo... bo dosłownie wydaje mi się, że głównym powodem, że przegrywamy, to jest, że nie... te dywizje pancerne nie mają organizacji. Wow. The battle plan jest lepszy niż... niż to. Dosłownie pchamy Niemców. O, masz silos, tutaj też. Okej. Dosłownie wypychamy Niemców stąd. Dobra, w takim razie moim planem jest takie coś. Wystarczyło dać sobie trochę piechoty i koniec.